Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie w Galerii Art Nova na otwarciu wystawy, podczas której dominują obrazy kobiet. Dzieła pochodzą z Mazurskiej Fundacji Sztuki Art Progress, z kolekcji prywatnej pana Dariusza Matyjas. Witam burmistrza Ornety Irenę Szabopiel. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej w Ornecie Józefa Uzar. Witam gości i witam wszystkich z Państwa. Niejednokrotnie mieliśmy możliwość, a przede wszystkim przyjemność gościć pana Dariusza również wraz z małżonką właśnie w Ornecie. A co za tym idzie? Podziwiać dzieła światowych twórców wielkiego formatu, jak dotąd Pablo Picasso, Toulousa Lautreca oraz Salvadora Dalego. Dzieła będące prawdziwą gratką dla pasjonatów i miłośników sztuki. Tym razem jednak weźmiemy pod lupę i przyjrzymy się z bliska kobietom będącym inspiracją w sztuce. Dzięki La Femme prześledzimy, jak zmieniał się sposób postrzegania ideału i kanonu kobiecego piękna przez poszczególnych twórców i w poszczególnych również epokach. Dzisiejsza wystawa to takie połączenie różnorodnych oblicz, temperamentu, osobienia kobiet. Z jednej strony mamy kobiety święte, kobiety matki, kobiety nowoczesne, kobiety będące obiektem seksualnym, jak również nawet kobiety modliszki. Kobiety różnią się od siebie, ale dzisiejsza wystawa uszczególnia i uwypukla, a przede wszystkim scala te różnorodne, skrajne szczegóły. Zanim jednak porozmawiamy o samych dziełach, o twórcach, o technikach graficznych, proszę o zabranie głosu burmistrza Ornety. Chciałem podziękować pani Małgosi i pani Justynie, które zorganizowały, przygotowały i natrudziły się, żeby te wszystkie dzieła tutaj umieścić. Bardzo wam, drogie koleżanki, dziękuję. Świat bez kobiet jest jak ogród bez kwiatów, ktoś powiedział. My wszyscy o tym doskonale mężczyźni wiemy, ale też wiemy, że bez pana Dariusza Matyjasa, któremu także chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że użyczył swoich dzieł na dzisiejszą wystawę, to już nie po raz pierwszy. Was serdecznie witam i dziękuję za to, że jesteście. Panie Dariuszu, ja nie obrazem podziękuję, ale tak po męsku. Wieczorem bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Niezwykle miło gościć tutaj, jak zwykle. Tak. Na to dopiero trzeba będzie pewno zapracować, tak? Domyślam się. Oczywiście. W odsłonie dzisiejszej wystawy mamy zmysłową, tajemniczą istotę eksponującą walory swojego ciała, dojrzałą, w pełnym rozkwicie. Artyści w taki sposób nieskrępowany ukazują też kobietę nagą, będącą pięknem, ale przede wszystkim prawdą. Takie kobiety proponuje Pawlikowski, Trondhill, Johnson, Pablo Picasso, troszeczkę też można powiedzieć Toulouse-Lautrec. W taki sposób bardziej zmysłowy i skryty kościółką. Panie Dariuszu, dlaczego u artystów tak często możemy właśnie odkryć ten sposób ukazania kobiety niepokornej, zbuntowanej do granic możliwości, pełnej seksualnego napięcia? Na wernisażu wino jest, piękne kobiety są, no to cóż więcej trzeba, prawda? Można puścić wodze fantazji, można opowiadać o tym godzinami. Hotel Pruski ugościł mnie już na obiedzie bardzo suto po waszej rybce, tej warmińsko-mazurskiej, tak? O koniu i rosole. No rzeczywiście to człowiek już jest pełen energii do tego, żeby o tych kobietach opowiadać. Odpowiadając na to pytanie bardzo krótko, przecież nie chcę was zanudzać, bo to są takie książki grube cegły. Wczoraj jeszcze się uczyłem, powtarzałem, prawda, żeby coś mądrego powiedzieć. Wypadałoby, tak? Proszę państwa, no, należałoby ten okres
przedstawiania kobiet podzielić jakby na dwa okresy. Pierwszy ten okres, czyli średniowiecze i potem oświecenie do romantyzmu praktycznie, akademizm. Do akademizmu to jest kobieta, która ma symbolizować wzniosłość. Kobiety, przedstawiano kobiety święte, kobiety piastunki domowego ogniska, mitologia grecka, no wiadomo, boginie, czyli to ta opiekunka domowego tego ogniska. To jest zbiór tych cech najwyższych. A potem, no mówimy oczywiście o sztuce. Sztuka jest wyznacznikiem swoich czasów. Sztuka nie stoi w miejscu, cały czas się zmienia właśnie o tym akademizmie. Wynaleziono fotografię, zarzucono ten akademizm, prawda? No mamy warunki bardzo jakieś takie, no więc właśnie, ale no, słowo jest niezakłócone, więc dobrze, kontynuujmy. Chodzi tutaj o to, że po tym akademizmie ta natura, czyli też i postaci, prawda, i postać kobiety zaczęła inaczej być postrzegana przez artystów, inaczej też przestrzegana. Inaczej malowana i rysowana w tych wszystkich dziełach sztuki. Impresjonizm, postimpresjonizm, ruch Dada, kubizm i te inne kierunki, które następnie postępowały, które tworzyły awangardę, właśnie zaczynały przedstawiać w sposób odmienny. Oczywiście przedstawiali też, żadnemu artyście nie można było zabronić przedstawiać w sposób klasyczny postaci kobiety. Ale już, tak jak właśnie wspomniałem, i impresjoniści, Renoir, Manet, Degas i ci inni artyści typu Braque czy Picasso już postrzegali i przedstawiali w sposób odmienny tą kobietę. I to w zasadzie trwa do dnia dzisiejszego. To, że potem inni artyści z Salvador Dali czy nawet Beksiński w tak sposób diametralnie różny przedstawiają kobietę, no nie mówimy tu już o piękności, prawda, o tym ideale piękna. Co widzimy? Truchło, jakby postać wyjęta z krypty, z trumny. Czy to jest piękne? Ale oczywiście musimy mieć świadomość, że ta sztuka się zmienia. Ideał też jest, nie trwa wiecznie, nie jest niezachwiany. Także tutaj już artyści przedstawiają całkiem inną sprawę. No, jeżeli mówimy o sztuce jako łamiącą te zasady akademickie, no to więc też i ta postać tej kobiety różni się i będzie się różniła. Kobieta pająk w wykonaniu Salvadora Dali, czy tutaj postać przepraszam za wyrażenie, z domu publicznego, rozbuchana. To też jest dalej kobieta, ale oczywiście w wizji Salvadora Dali. Czy Beauchamp, no surrealizm totalny. Możemy się z tym zgadzać, możemy się z tym nie zgadzać. Tutaj oczywiście nie możemy mówić już o pięknie. Piękno oczywiście jest wokół patrzącego. Kobieta dla każdego z nas może oczywiście ten ideał inaczej wyglądać, inaczej przedstawiać. I tak właśnie ci artyści, szczególnie właśnie biorąc tą grubą kreską do akademizmu, już przedstawiają w sposób całkiem różny, zróżnicowany, odmienny postać kobiety. Kobieta to też spektrum cech nie tylko takich strasznych oblicz, ale i spektrum cech delikatności, wrażliwości, subtelności. Delikatna, krucha, miłująca piękno tego świata. Takie kobiety o delikatnej urodzie, ale zarazem też pewne siebie możemy właśnie odnaleźć tutaj u Renoira, Rembrandta, Jawineta. Czego uczą nas tego typu obrazy? Czy wbrew pozorom świadczą o sile niewiast? Sile na pewno. Proszę zwrócić uwagę, że każde przedstawienie, mamy tutaj 20-30 artystów, jest odmienne. Tak jak artysta widział
odmienność tej kobiety, zmienność, tak też przedstawia na tych właśnie obrazach. Pozostaje nam tylko podążyć, spróbować odgadnąć, co ten artysta właśnie najważniejszego widział w kobietach. Śledząc poszczególnych artystów i ich dzieła, jak tutaj cały czas pan Dariusz podkreśla, mamy tą różnorodność. Mamy tutaj pierwszą kobietę, stworzenie Ewy, dzielną, dumną kobietę, ginącą, poświęcającą swoje życie za wiarę, za ideały, w drzeworycie męczeństwo świętej Katarzyny. Mamy też kobiety właśnie takie troskliwe, opiekuńcze matki u Żurawskiego, czy tam u Grossa. Kobiety w takich sytuacjach codziennych, przy pracy, w tym trudzie takiego wiejskiego życia u Raczyńskiego, Rasalskiego. Kobiety nowoczesne, jak również właśnie tutaj takie uosobienie troszeczkę zła. Jaką według artystów z artystycznego punktu widzenia jest kobieta idealna? Czy jest na to jakaś reguła? Myślę, że nie ma. Kobieta zmienną jest. To jest powszechne powiedzenie, prawda? Więc tutaj ta zmienność, ta urodność chwili i przedstawienia właśnie w różnych formach, w różnych odsłonach tych kobiet jest nieograniczona w zasadzie. A jeszcze właśnie tutaj odnośnie tego uosobienia zła, kobieta grzybojda, kobieta ważka, pająk. Skąd u artystów właśnie takie spostrzeżenie i takie widzenie właśnie kobiety troszeczkę zbuntowanej? To wynika z rozwoju sztuki. Tak jak wspomniałem na początku, sztuka nie jest stała, niezachwiana, tylko się zmienia. Jeżeli wcześniej domeną akademizmu było wierne odtwarzanie natury, a co za tym idzie, artysta, który chciał przedstawić w formie rzeźby, obrazu czy rysunku kobietę, przedstawiał ją jak? Jak pająka? Jak kobietę lekkich obyczajów? Nie. Przedstawiał ją jako ideał piękna w sposób klasyczny. Dopiero ta próba innego przedstawienia kobiety pojawiła się właśnie z powstawaniem nowych tych kierunków, od impresjonizmu, aż to trwa do dnia dzisiejszego. Bo Patryk Kościółko, to są dwa fotogramy w drugiej tej sali, takie czarno-białe, przedstawia akt. Ale ten akt, proszę zobaczyć, akt to ma też wiele odsłon, bo może to być akt, który prawie zakrawa na pornografię, prawda? W sposób wulgarny pokazujący ciało kobiety. Są artyści w Polsce, nie będę już mówił o nazwiskach, którzy tak akurat preferują sztukę. Ale tutaj na przykład pan Kościółko przedstawił kobietę tak ułamkiem, takim tylko uchwytem. I w zasadzie zrobił to idealnie. Kobieta naga, ale ubrana w światłocie. I to mnie urzekło, będąc na wystawie, kupiłem całą wystawę, 20 parę fotogramów, bo ta kobieta jest przedstawiona naga, ale w sposób taki bardzo subiektywny, ciepły, spokojny i tak właśnie też można przedstawić akt. Akt oczywiście może wyglądać też w sposób bardzo dynamiczny, taki można powiedzieć ekspresyjny, jak to czyni Jim Johnson. Tutaj widzimy tą kobietę, ale niedosadnie. Nie jest to fotograficzne przedstawienie tejże litografii. Widzimy elementy anatomiczne, ale tak nie do końca. Widzimy tutaj, niby ta kobieta jest siedząca, ale jednocześnie przez ujęcie tego właśnie kadru sprawia wrażenie takiego dynamizmu, takiego temperamentu. I tak też właśnie w taki sposób można przedstawić ten akt. Tu można przykładów oczywiście mnożyć. Także każdy w zasadzie ten obraz coś innego nam pokazuje, coś innego nam daje. To jest niekończąca się historia, niekończąca się opowieść. Każde dzieło to indywidualne, charakterystyczne dla danego artysty
Estel, jakie kierunki sztuki i techniki graficzne możemy właśnie odnaleźć tutaj na tej wystawie? Praktycznie wszystkie. Od akademizmu, tak jak wspomniałem, czyli drzeworyty przedstawiające tutaj w wykonaniu Albrechta Dürera czy akwaforty, ale to są właśnie akademickie, XVII, XVIII wiek, poprzez właśnie rozwój tej awangardy, czyli cały impresjonizm, postimpresjonizm, bo Toulouse-Lautrec to jest postimpresjonista i oczywiście potem ruch Dada, kubizm. No kubizmu tutaj akurat chyba nie będzie takiej kubistycznej, stricte kubistycznego przedstawienia, ale Picasso, prawda, był jednym z najważniejszych kubistów. Tutaj nie przedstawił kobiety kubistycznie, ale prawda, tutaj akademicko, prawda, widzimy postać, a tutaj już tak bardziej rysunkiem dziecka, z czego oczywiście słynął w późniejszym okresie, czyli tworzył też jak dziecko, jak rysował, porównywał się do twórczości, jak dziecko wykonuje bardzo prosto, dynamicznie, jakby z wnętrza swojej duszy. I oczywiście następne te kierunki, czyli tutaj można powiedzieć ekspresjonizm, klasyka rysunku w wykonaniu Andrzeja Strumiły spod Suwałk, pochodzącego, żyjącego jeszcze artystę. No czy tutaj w zasadzie zabawa kolorem, Turnhill, Angielka, tą, która pokazuje ten akt, ale to bardziej wydaje się, że bawi się formą i kolorem. Nie stara się oddać piękna kobiecego ciała. No więc tutaj i ten rozwój cały czas postępuje do dnia dzisiejszego, do sztuki współczesnej. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o socrealizmie, bo tutaj wydaje się nie najważniejsze, prawda? W międzywojniu i po wojnie też Raczyński, Żurawski i chyba Stellę. Czy jest staruszka Stellera? Nie ma staruszki. Marlena Witkowska? Też. Nie ma. No to o tym nie będę mówił. Socrealizm, czyli tutaj najważniejsze rzeczami, co jest? Kobieta, która pomaga, prawda? Pracuje w polu, sianokosy, matka karmiąca dzieci, czy zbiory w sadzie, no piękne, nawiasem mówiąc, nagie kobiety tutaj, prawda, pląsające w tym sadzie, bardzo ładny widok przedstawia Żurawski, czy tutaj kobieta pracująca w kuchni. Także tutaj nie walory kobiecego ciała były najważniejsze, wydają się w tym okresie, ale właśnie ta, no, może to nieładnie zabrzmi, użyteczność, prawda? Kobiety, która, kobieta czynu właśnie pomaga, zbuduje, opiekuje się dziećmi, opiekuje się całym domem, całym ogniskiem domowym. I do praktycznie ostatnich odsłon. Beksiński, no pokazał jeszcze raz, bo to właśnie to jest praca, która całkiem odstaje od całego tego zbioru, no bo jak się ma to truchło, tak, do tych kobiet pozostałych. Jest to mumia, prawda? Ale tak ją widział, jak wiemy, tylko możemy sobie dopowiedzieć, prawda? Beksiński miał życie bardzo ciężkie, tragiczne, złożone, naznaczone cierpieniem i śmiercią. Może to też spowodowało to, że nie przedstawiał kobiety jako wesołe, roześmiane i w pełnej krasie, tylko właśnie tak. Ja myślę, że powtarzam raz jeszcze, to po prostu jest zawarte w każdym z tych obrazów, jak artysta dany widzi kobietę i widział kobietę i jak ją nam chce przedstawić. My, jako odbierający sztukę, oczywiście mamy to prawo, żeby coś odrzucić, powiedzieć, że to nam się nie podoba, ta postać jest nierealna, dziwna, czy oto jest piękna postać, piękna sztuka, bo oczywiście każdy ma inny zmysł oceny, prawda, i estetyka też jest różnie, prawda, rozwinięta. To jest z wizją artysty,
To można kochać, można lubić, można, prawda, z tym się nie zgadzać, ale no, artysta ma do tego prawo, żeby tworzyć tą sztukę, a my jako odbiorcy oczywiście też możemy się z tym zgodzić lub nie. Pozostaje nam albo podziwiać, albo odrzucać te postacie i te różne przedstawienia kobiet. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za użyczenie nam. Stało się już taką naszą tradycją, że właśnie zawsze w okresie wakacyjnym prezentujemy i staramy się właśnie pokazać dzieła z najwyższej, można powiedzieć, półki. Właśnie pochodzą z Mazurskiej Fundacji Sztuki od pana Dariusza. Panie Dariuszu, co pan przygotował na następny rok? Wiesz, mam zrazić? Tak. A co chcecie? Może być Marsza Gawra. Raz. Może być Beksiński. Dwa. Tak, zrobimy głosowanie i po prostu zanim skończy się ten wernisaż, na pewno będziemy wspólnie z samorządem, prawda, ustalimy, prawda, co będzie w następnym roku, bo to już jak zamówimy, to będzie zaklepane i czy inne ośrodki martwią po prostu, czy to będzie, czy nie, tutaj wtedy ta wystawa za rok oczywiście trafi. Jeszcze raz dziękuję, a przede wszystkim dziękuję za wspaniałą współpracę, za kontakt telefoniczny, mailowy, za pomoc przy tworzeniu folderu. Dziękuję bardzo. Słowem mówię za wszystko. Dziękuję również tutaj naszym szefom, burmistrzom, którzy wyrazili zgodę, wyrazili chęć, żeby właśnie w naszej Orneckiej Galerii były tego typu dzieła. Sami osobiście pojechali po te dzieła i przywieźli bezpiecznie tutaj do nas na miejsce. Dziękuję Justynie Podleś, która jest praktycznie na każdym etapie tutaj tworzenia tych wszystkich wystaw. Jest też od strony takiej dokumentacyjnej, zawsze można na nią liczyć. Dziękuję panu Mirosławowi, który już nieustannie przychodzi, montuje nam te piękne filmy, do których możemy powracać. A przede wszystkim również jeszcze jednej osobie pragnę podziękować. Jest to nasza nowa koleżanka z Punktu Informacji Turystycznej, Dominika, która miała właśnie możliwość i okazję po raz pierwszy pracować od strony takiej technicznej nad przygotowaniem tej wystawy i jestem z niej naprawdę bardzo, bardzo dumna, bo dziewczyna naprawdę dała radę i włożyła tutaj też ogrom serca i ogrom pracy, której tak naprawdę może gołym okiem nie widać, ale to są takie szczegóły, bez których to nie byłoby takie fantastyczne. Państwu dziękuję za przybycie, za poświęcony czas. Zapraszam do rozmowy z panem Dariuszem. Człowiek bardzo otwarty i ma bardzo dużą wiedzę i bardzo dużo do powiedzenia, więc warto zgłębić ten temat. Życzę państwu miłego wieczoru. Dziękuję za uwagę.